Zaproszenie garncarza do tej placówki miało swój cel. W ten sposób osoby mieszkające w tym DPS-ie mają możliwość poznania ciekawych ludzi, często uprawiających zanikające już zawody. To nie jest tylko wypełnienie czasu wolnego. Czas wolny jest bardzo ważny, żeby on był wypełniony i żeby w jakiś sposób mieli go zagospodarowany, ale to też jest taka integracja z drugim człowiekiem, z tym, co robi, z pobudzenie wrażliwości naszych mieszkańców. Garncarstwo w naszym regionie kiedyś było bardzo popularne. Teraz stało się zawodem wymierającym. Świadczy o tym choćby liczba garncarzy mieszkających w dzielnicy Kąty Dękowskie, kiedyś słynącej z takich rzemieślników. Już jestem ostatni, także tak jak u nas na Kątach Dękowskich to było 17 na jednej ulicy, a zostało nas dwóch. Garncarze, którzy nadal uprawiają tę profesję, muszą szukać odbiorców na swoje wyroby. Mogą to być na przykład grupy rekonstrukcyjne, biorące udział w historycznych widowiskach, w których cenione jest odwzorowanie ówczesnych przedmiotów. Ja to wykonuję, choć odtwarzam naczynia historyczne, jeżdżę po turniejach rycerskich i rycerze gotują w tych garach, piją jako średniowieczne, nie mogą w metalowych, tylko albo w drewnie, albo w glinie. Wizyta garncarza była kolejną z cyklu spotkań organizowanych dla pensjonariuszy tej placówki. Staramy się właśnie dla naszych mieszkańców wyszukiwać takie osoby, które mogą podzielić się z nimi swoimi pasjami, zainteresowaniami i pokazać coś, co... Myślę, że na co dzień po prostu tego nie widzą. W ramach spotkań z ciekawymi ludźmi i ich zawodami w placówce przy ulicy Iłżeckiej gościł już pszczelarz, a kolejne takie spotkania są już planowane.